uczestniczyłem w strajku, tak jak wielu czy wiele set górników, także tego okresu tak w szczególny sposób nie wspominam, bo byłem szeregowcem, więc tutaj ani się za bardzo nie angażowałem, gdzie mnie posłano na jakieś odcinki, podczas tego strajku tam szedłem i to właściwie polegało na tym. No, informacje do nas docierały w różny sposób na temat tych przerw pracy, bo wtedy nie mówiło się o strajkach. Wtedy władza komunistyczna, jeżeli cokolwiek podawała, to mówiła o jakichś przerwach w pracy, nie? Ale to inną pocztą, taką pantoflową, docierało. Trochę słuchaliśmy Radia Wolna Europa, więc wiadomo, że to były audycje zakazane, ale większość, znaczy się tych, którzy chcieli być świadomi i myśleli troszeczkę innymi kategoriami niż wtedy władza komunistyczna, to mieli możliwość dotarcia do różnych informacji związanych z tymi przerwami w pracy.